Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 61. tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku wersja beta dubbingu Diablo 1. Dubbing do Diablo 1, tym razem Garbat the Week. Filmy promocyjne Diablo 3 na PlayStation. Sprzedaż Diablo 3 w Wielkiej Brytanii. Nowe obrazy potworów w grze oraz oferta pracy w Blizzardzie. Jeżeli śledzicie filmy na moim skromnym kanale, to zapewne rzucił wam się w oczy kolejny odcinek, tym razem poświęcony wersji beta polskiego dubbingu Diablo 1. Projekty dubbingowe prowadzone są przez dwie osobne grupy. Zespół Via Films oraz założyciela strony Kronika Noctisa. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej szczegółów o tym, jak dubbing wypada w praktyce, to zapraszam was do obejrzenia filmu, do którego link znajdziecie pod tą tygodniówką. Pozwolę sobie tylko dodać, że ostateczna premiera całego projektu najprawdopodobniej będzie miała miejsce w sierpniu lub nawet pod koniec lipca bieżącego roku. Z filmu, o którym wspominałem przed chwilą, możecie dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o polskim dubbingu Diablo 1. Ale mimo to nie usłyszycie na nim wszystkich polskich głosów postaci. Jedną z nich jest właśnie Garbat the Weak, zwany w naszym rodzimym języku Garbadem Słabym, którego próbkę dubbingu zaprezentował na swoim kanale Noctis. Premiera konsolowej wersji Diablo 3 coraz bliżej i czas najwyższy rozpocząć jakieś konkretne kampanie reklamowe. Tęgie głowy w Blizzardzie i w Sony doskonale o tym wiedzą i dlatego też postanowili w ubiegłym tygodniu zamieścić na YouTubie dwa nieco straszne filmy promocyjne, które mają nie tylko zachęcić do zakupu, ale również oddać makabrycznego ducha gier z serii Diablo. Na przestrzeni ostatniego roku trzecia część Diablo zyskała mieszane opinie. Część osób krytycznie podchodzących do tej gry może nawet powiedzieć, że jest ona niewypałem. Ale czy jest tak na pewno? Na brytyjskiej stronie ChartTrack możemy przejrzeć wyniki sprzedaży najpopularniejszych towarów związanych z technologią i rozrywką. Być może z Diablo 3 nie jest jednak wcale tak źle, ponieważ po ponad roku od premiery tej skądinąd mocno krytykowanej gry wciąż znajduje się ona na 16. miejscu pod względem ilości sprzedawanych gier na PC na Wyspach Brytyjskich. No cóż, wynik ten co prawda nie sięga do pięt wynikom sprzedaży Diablo 2, która to po kilku dobrych latach od premiery wciąż nie schodziła z czołowych miejsc najlepiej sprzedających się gier na liście CD Projektu, no ale z drugiej strony ktoś jednak te gry musi kupować. Zazwyczaj staram się pomijać w tygodniówkach informacje o nowych tapetach czy jakichś innych artworkach. To fajne newsy, ale przeważnie nie warto zawracać sobie nimi głowy. Tym razem jest jednak nieco inaczej. Pewien gentleman postanowił bowiem przygotować ponad 20 obrazów zawierających wizerunek oraz najważniejsze informacje o najpopularniejszych przeciwnikach w grze. Obrazki te co prawda nie nadają się zbytnio na tapetę, ale warto rzucić na nie okiem, ponieważ są naprawdę profesjonalnie i ciekawie wykonane. Znasz dobrze język angielski? Miałeś całkiem przyzwoite oceny z dyktant na języku polskim? A do tego interesujesz się tłumaczeniem gier czy tekstów w ogólności? Jeżeli odpowiedziałeś na te pytania twierdząco, to chłopaki z Blizzarda mogą mieć dla ciebie pracę. Kilka dni temu otwarta została bowiem rekrutacja na jakże profesjonalnie brzmiące stanowisko Polish Localization and Quality Assurance Analyst, czyli kogoś, kto będzie zajmował się zapewne tłumaczeniem lub korektą tekstu na blogach, w różnych dokumentach, a także zapewne i sporadycznie w samych grach Blizzarda. Jeżeli więc czujesz się na siłach, to kariera u boku Josha Moskeiry i Travisa Deja stoi przed tobą otworem. No, pamiętaj tylko, że praca ta wiąże się z przeprowadzką do Francji. I to wszystko w dzisiejszej 61. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejną, ale kiedy ta tygodniówka pojawi się na YouTubie, to już trudno określić, bowiem wasz ulubiony karczmarz za kilka dni udaje się na zasłużony tygodniowy odpoczynek nad nasze piękne polskie morze.
Jeżeli uda mi się skompletować wystarczającą ilość informacji, to kolejna tygodniówka zostanie opublikowana już w piątek. A jeśli nie, to dopiero za 2 tygodnie.